Witam bardzo serdecznie, Jacek Balkan. Zapraszam na kolejne tydzień z Motodziennikiem. A dzisiejszy program zaczniemy od samochodów nowych albo prawie nowych, ale w okazyjnych cenach czyli zaczniemy od okazji tygodnia. Najpierw pokażemy Państwu dwa auta, może niekoniecznie nowe, ale na pewno szalenie interesujące. Widoczne na zdjęciach Citroen Berlingo ma już 11 lat, 30 kilka tysięcy przebiegu i jest to wersja o tyle niezwykła, że w 100% elektryczna i to od nowości. Auto właśnie w takim, powiedzmy, stanie wyjechało z fabryki. Pod maską zamontowane jest webasto, więc stację benzynową trzeba od czasu do czasu odwiedzić, przynajmniej jeśli chcemy, żeby było ciepło, a pojazd może być nasz za 19 tysięcy złotych. W komplecie jest ładowarka, dodatkowe akumulatory. Niestety jest to wersja angielska. Przeróbka będzie kosztować kilka dodatkowych tysięcy. A to maleństwo to Fiat 500L, czyli Lux. Auto z 1971 roku jest od nowości w Polsce jest to nie tylko rzadka i poszukiwana wersja z szyberdachem, ale również świetna inwestycja. Trochę przerdzewiała, ale na chodzie. Do kupienia za 17 tysięcy złotych. A teraz coś bardziej współczesnego. Renault Laguna, fabrycznie nowa z 2011 roku, z dwulitrowym wolnym ssakiem, który ma 140 koni i z fabrycznie zainstalowaną markową instalację gazową. Cena to 70 tysięcy złotych, więc naprawdę niedrogo. Rabat wynosi 15 tysięcy. O prawie 14 tysięcy przeceniono tego oto Peugeota 308 w wersji kombi. Auto ma pod maską silnik diesla 1690 90 koni, lakier metalik automatyczną klimatyzację i radio, a cena to niecałe 60 tysięcy złotych. Za 10 tysięcy więcej dostaniemy nieco zabawy. Nissan'a Jouka z motorem 1.6 turbo, który ma prawie 200 koni i ciągnie jak szalone. Szkoda tylko, że to tak względu. Paskudne auto. Za to 370 w wersji Roadster bardzo nam się podoba. Ta sztuka zamiast 230 tysięcy kosztuje tylko 175. Jest to pojazd demonstracyjny z 2011 roku. Na gwarancji z minimalnym przebiegiem auto przejechało od nowości zaledwie 1500 km. Kolejna porcja ciekawych aut w doskonałych cenach już za tydzień, a teraz garść aktualności. Dzisiaj skupimy się na dwóch tylko firmach, firmach, które jeszcze 8 lat temu trudno było ustawić obok siebie, ale dzisiaj jest to zdecydowanie łatwiejsze. Chodzi rzecz jasna o Toyota i Hyundai'a. Jak bardzo zażarta jest walka między firmą japońską a koreańską, niech świadczy fakt, że Toyota Corolla dostała w ubiegłym roku milion i dwadzieścia pięć tysięcy głosów portfelem, zdobywając tytuł najchętniej kupowanego auta na świecie, a Hyundai Elantra zajął drugie miejsce ze sprzedażą niższą o zaledwie kilkanaście tysięcy sztuk. Jeździliśmy i Corollą, i Elantrą. I Korolka to klasyk, wygodny, przewidywalny, porządny, trudno się do czegokolwiek przyczepić, chyba że do nieprzesadnie widowiskowej stylizacji. Nie jest to samochód zbyt piękny. Niestety, za to Elantra nie dość, że wygląda na sporo większą, to jeszcze ma w sobie bardziej współczesne linie i na pewno może się podobać. Również stylizacja wnętrza zasługuje na słowo uznania, choć naszym zdaniem jedynie na pierwszy rzut oka. Plastiki są twarde, a w nocy okazuje się, że podświetlenie jest upiornie niebieskie, zbyt intensywne i męczące, właściwości jezdne trudno porównać. Elantra jest kiepsko wyciszona i ma taki sobie układ wspomagania kierownicy. W Polsce ten samochód nie cieszy się popularnością, tak samo jak wprowadzony przy okazji Veloster. To totalne nieporozumienie. Samochód słaby i od strony zawieszenia niedopracowany. Niestety, niewiele dobrego możemy też powiedzieć o I40. Widzieliśmy już kombi, ale na specjalnej prezentacji pokazano nam również sedana. Jednym zdaniem, ten samochód nam się nie podoba. Szaroburę to to nieciekawe i zdecydowanie za drogie. Na pierwszy rzut oka widać, że czy Volkswagen Passat, czy Mondeo, czy dowolna niemal europejska konstrukcja postawiona obok, to naprawdę wysublimowana myśl techniczna. Jednak firma Hyundai ma jeszcze jednego asa w rękawie. I tym razem nie jest to blef. Na wspomnianym spotkaniu mieliśmy okazję Pojrzeć przedprodukcyjnego, co prawda, ale złożonego dość dokładnie Hyundai i30 najnowszej generacji. Jest świetny, wręcz prześliczny, a i wnętrze robi naprawdę dobre wrażenie. Auto pojawi się w polskich salonach już w lutym. Jeśli tylko cena będzie odpowiednia, samochód może się cieszyć szaloną popularnością. Ile trzeba będzie za nowego Hyundai'a zapłacić? To też już wiemy. Dokładnie 50 900 zł. Tyle trzeba dać za stukonny silnik 1.4. Najtańszy diesel o identycznej pojemności, ale 10 koni słabszy jest o 8 tysięcy droższy Niestety, wersja Base nie ma na pokładzie klimatyzacji. Jeśli chcemy się schłodzić, to niestety przy cenie zrobi się już trochę gorąco. Auto kosztuje 56 tysięcy złotych z najsłabszym silnikiem benzynowym i 64 tysiące z malutkim dieslem. Aktualnie wyprzedawana, odchodząca do przeszłości generacja jest to przynajmniej 10 tysięcy tańsza. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i doceniamy naprawdę śliczną stylizację. Ale z takimi cenami może być ciężko. Tym bardziej, że lada moment do salonu wjedzie też nowa Seat. Też ładna, jednak na razie na ten moment bezcenne. To nie koniec nowości. Jeszcze w tym roku w salonach pojawi się również kolejna generacja Santa Fe. Ciekawostka, jak nam się udało dowiedzieć, ten spory i całkiem fajny SUV nie będzie oznaczony żadnymi X-ami. Nadal będzie to Santa Fe i będzie wyglądać mniej więcej tak, jak na tych nieco niewyraźnych zdjęciach. A zmieniając na koniec producenta, Toyota nie może się na razie pochwalić żadnym nowym modelem. Dilerzy czekają z utęsknieniem na nowego kompaktowego Aurisa. Jednak przynajmniej jeden problem został ostatecznie i definitywnie zakończony. Pod koniec roku 2009 światowe media obiegły wiadomość, że Toyoty same z siebie mogą przyspieszyć i w związku z tym mogą być śmiertelnym zagrożeniem. W pakiecie były też dramatyczne scenki z życia wzięte, co zakończyło się akcją przywoławczą ponad 8 milionów aut. Jak niedawno się okazało zupełnie niepotrzebnie, amerykańska administracja niechętnie po dwóch niezależnych i koszmarnie drogich badaniach przyznała, że nie ma i nie było żadnego problemu. Czyli to całe zamieszanie, gigantyczne koszty poniesione przez Toyota i utrata zaufania klientów, to wszystko okazało się zupełnie niepotrzebne. Toyota na tym bardzo straciła, konkurencja zyskała, klienci byli przez dłuższą chwilę totalnie zdezorientowani. To tyle jeśli chodzi o aktualności ze świata motoryzacji. Teraz zapraszam Państwa na spotkanie z naszą encyklopedią i literką J. Jot jak Jetronic? Co to jest i od kiedy montują to w naszych samochodach? No od dawna i w sumie dość dawno temu przestali. Jetronic to układ wtrysku pośredniego opracowany przez firmę Bosch w latach 60. Pierwsza generacja była analogowa, ale kolejne miały już jednostkę sterującą, odpowiedzialną za odpowiednie dawkowanie paliwa i uzależnienie jego ilości od tego, ile powietrza przepływa w danym momencie przez przepływomierz. Auto dzięki temu lepiej spala paliwo, silnik potrzebuje go mniej, a mocy jest więcej. Układy Jetronic były stosowane zamiast gaźnika, przede wszystkim w droższych wersjach haut z górnej półki. Jednym z pierwszych było Porsche 911. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie dziękuję i zapraszam na nasz program już jutro. Jutro więcej o temacie, który Państwa bardzo interesuje, czyli o tak zwanych Anglikach. Do zobaczenia.